Słuchajcie, ja jeszcze ogólnie, my ogólnie w moim domu żyjemy takim przeświadczeniem: awanturka z ranka jak śmietanka. Naprawdę awanty się u nas dzieje. Za każdym razem musi być, codziennie. Ja sobie pierdolę nawet levele. Jest level light w tej awanturce, W tej awanturce nie chodzi o nic. Wiemy, kobitki, jaka to jest awanturka. Wy najczęściej je wstrzynacie. Bo po prostu musi być. Bo wstałam, kurwa, i nie mam dzisiaj humoru. To musi być awanti, prawda? Ale Alicja jest tak? Jest tak. Alicja, no widzisz, Marcin, tu będziesz miał, kurwa, przejebane. Jeszcze raz? A jak kawy nie ma, no to no, nawet jeszcze lekko, kurwa, jak kawy nie ma rano, ja... Dobra, nie mam nic do tego, kurwa, nie idź w to, Janek. Idziemy dalej. Jest level medium. W tej awanturce nie chodzi o nic. Już w miarę, na początku o nic, ale potem już coś, kurwa, jest. Coś tam, jakieś tam sedno może być. Na przykład pewnego razu przyszedłem do domu, wyjebałem się w przedpokoju, zżygałem, obtoczyłem w tym. Może być lekka awanturka, okej? Okay? W sensie to był przykład, nie? Nie, że tak kiedyś, kurwa, zrobiłem. Wy żeście teraz się tak patrzycie. Kurwa, on jest z patologii, kurwa, no debil normalnie. Nie, słuchajcie, jest okej. Okay. To był tego przykład. I level hard. Totalnie od święta, 24 grudnia, Janeczek się budzi i wie, że się będzie działo. Opowiem wam teraz autentyczną sytuację sprzed, kurwa, 6 lat, kiedy to u nas był 24 grudnia. Petarda, ja wchodzę do tej kuchni i jakoś tak cicho jest. Nic się nie dzieje. Mówię, dobra, babcia coś tam, kurwa, w kuchni robi, moja mama też coś tam kipci, idę do pokoju, mój ojciec sieje ferment. Mój ojciec od 15 lat robi, kurwa, w domu remont. On nawet Wigilię z wiertarą napierdala, bo nie zdążymy. Ale on ma tam swoje after party. Mój ojciec, jak ma wizję remontową, to trzeba z domu spierdalać. Naprawdę, on raz wziął i mamy łóżko wyjeżdżane. A la Ameryka. Ja się czasem boję pójść na kibel, bo mnie w kosmos wypierdoli. Naprawdę, on ma takie wizje remontowe, że to jest masakra. Mój brat rozkłada naczynia, jest wszystko git. I zostało zadanie wtedy dla mojej 5-letniej siostry Zosi. Moja siostra Zosia taka i dostała za zadanie ubieranie 2-metrowej, kurwa, choinki. Ja mówię, że już się będzie działo, tam już będzie, kurwa, coś grane, nie? Pierdolnęła bombki na jedną stronę, no bo gdzie, kurwa, wiedziała, że trzeba po całej opierdzieć. No wystarczyło huknąć, dmuchnąć i ta choinka by się zjebała, nie? Po prostu wiedziałem, że moja siostra od małego lubi przepych w sztuce. Okej, dobra, jest petarda, wszystko jest fajnie. I słuchajcie, moja babcia siedzi, Osservatore Romanum, chuja nic nie powie, się będzie działo. Nic, ani słowa. I w pewnym momencie, że bigosu porobiła, no to z dupy dym poszedł i choinka się na nią zjebała. I w tym momencie wbiega mój ojciec i siedzi na moją babcię. Czemu nie pilnowałaś choinki? Moja babcia, kto, kurwa, normalny pilnuje choinki? I wtedy moja mama wbiega z dziglem. Kurwa. Oczywiście, święta, pochuj, kolędy śpiewać. Naprawdę, tam się dzieje. Ja jak się zacznę, jak się wkurwię, to się tak jąkam, że nie ma bata. I zrobiłem takie po. Moja matka, zamknij się z tym beatboxem. Ale tam się dzieje. Jest petarda. Biega moja młodsza siostra. Mamo, bombka mi się zbiła. Moja matka full już wkurwiona. Wszystkie się, kurwa, zbiły. Ale tam się dzieje. I pytanie, gdzie jest w tym wszystkim mój starszy brat? Gdzie jest mój starszy brat? To jest nasz rodzinny Paulo Coelho. On jest tak spokojny, że ja czasem sprawdzam, czy on, kurwa, oddycha. On wchodzi, uciszył nas i mówi: choinka jest jak drzewo, jak ją zetniesz, to się spierdoli. A my error, wyjebani systemu.